Panowie, rok 1882 to czas, kiedy władze carskiej Rosji doszły do przekonania, że należy wybudować 30 nowych więzień. Choć też są takie źródła, które mówią, że Rosjanie zdecydowali wtedy o konieczności wybudowania 36 więzień. O co chodziło? Generalnie chodziło o względy finansowe. Uznano, że będzie to tańsze rozwiązanie, aniżeli wysyłanie więźniów na daleką Syberię, Kołymę i tak dalej. Zakupiono tutaj grunta, 6 hektarów ziemi. Oczywiście to nie była ówczesna Warszawa, tylko opłotki miasta. Drodzy panowie, musiało minąć 20 lat i w 1902 roku rozpoczęto budowę tego więzienia, a więzienie zostało oddane do użytku 2 lata później. Redaktor Kuriera Warszawskiego, który był obecny w listopadzie 1904 roku w trakcie uroczystości otwarcia tego więzienia, dzień później w swojej relacji prasowej napisał, że powstało bardzo nowoczesne więzienie. Bardzo komfortowe więzienie i on pod koniec tegoż artykułu poddał to wszystko wątpliwość. Mianowicie stwierdził, że w gruncie rzeczy przecież chodzi o dom kary i pokuty i wydawała mu się ta nowoczesność być nieco przesadna. On miał rację, ale nie będziemy o tym teraz rozmawiać z uwagi na pewną dyscyplinę czasową. Natomiast chcę powiedzieć, że władze rosyjskie przeznaczyły to więzienie dla przestępców kryminalnych. No i w sumie tutaj zostało osadzonych około 800 więźniów. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, drodzy panowie, to więzienie również zostało przeznaczone dla przestępców kryminalnych w pierwszej kolejności. Dlaczego? Dlatego, że też czyniono wcale niemałe wyjątki. Czego najlepszym dowodem jest to, że tutaj odbywała w tym więzieniu w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej niemała grupa polskich komunistów. Ale można by przekornie powiedzieć, że ci ludzie mieli szczęście, bo po prostu uratowali w większości swoje życie, a gdyby byli wezwani do bolszewickiej Rosji, to życie by stracili. Najlepszą egzemplifikacją tego, o czym panom teraz mówiłem, jest doskonale panom znana postać Bieruta. Bolesław Bierut tutaj rozpoczął odbywanie kary więzienia w 1935 roku. Koniec kary był obliczony na rok 1941. No i Bierut był postrzegany jako więzień bardzo podporządkowany, nie sprawiający żadnych problemów natury dyscyplinarnej i wychowawczej. No a wszyscy wiemy, że zarówno losy Bieruta późniejsze, jak i losy naszego państwa potoczyły się zupełnie inaczej. Bardzo wiele ciekawych zdarzeń, bardzo wiele ciekawych osób wiązało się z tym miejscem w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej. No, gdybyście panowie zechcieli uruchomić swoją wyobraźnię, należałoby sobie wyobrazić tamten korytarz, w którym żeśmy byli przed chwilą. Noc z 21 na 22 kwietnia 1923 roku, a w zasadzie wczesny poranek. Zaroił się ten korytarz, przepraszam za to określenie, od bardzo wielu ludzi w mundurach polskiej policji, państwowej, polskiej straży więziennej. Rozpoczęło się wielkie dochodzenie. O co chodziło? No, doszło bowiem kilka godzin wcześniej do bardzo spektakularnej ucieczki. Uciekło 4 więźniów kryminalnych i może nie byłoby w tym nic takiego szczególnego, bo w końcu tutaj było więzienie, gdyby nie fakt, że zanim ci ludzie uciekli, to zamordowali 3 strażników więzienia. To była nowa sytuacja w aspekcie psychologicznym dla ówczesnej Straży Więziennej, oprócz oczywistej zbrodni kodeksowej. Panowie, no i czas znacznie późniejszy. 15 grudnia 1938 roku. To więzienie było wizytowane przez delegację Ministerstwa Sprawiedliwości III Rzeszy na czele z ówczesnym ministrem, z doktorem Hansem Frankiem. Niemcy wizytowali to więzienie w ramach bilateralnych relacji, kontaktów z polskim Ministerstwem Sprawiedliwości. Z naszej strony był obecny m.in. minister sprawiedliwości RP, drugiej RP, pan Witold Grabowski, wielu wysokich rangą urzędników ministerialnych. No i drodzy państwo, Niemcy generalnie byli zachwyceni, zauroczeni sposobem prowadzenia tego więzienia przez ówczesne polskie władze penitencjarne. I zanim obejrzeli film penitencjarny, i zanim wreszcie udali się na polowanie, i tutaj wcale nie żartuję, do Białowieży, to dokonali stosownego wpisu w księdze pamiątkowej tego więzienia, gdzie wyrazili ten swój respekt. No a wszyscy wiemy, że nie minął rok czasu i Frank w zupełnie nowej roli przebywał na
terenach Polski. 39 rok, wrzesień, oblężenie Warszawy to czas, w którym to więzienie nie poniosło jakichś takich szczególnych strat. Mam na myśli tutaj substancję tą mieszkaniową, budowlaną, chciałoby się powiedzieć. Te straty tutaj, te szkody były na tyle niewielkie, że pozwoliły Niemcom już pod koniec listopada 1939 roku uruchomić tutaj na nowo więzienie. I Niemcy przeznaczyli to więzienie w pierwszej kolejności dla przestępców kryminalnych, dla Polaków, Volksdeutschów, Niemców i niewielkiej grupy więźniów żydowskich. No i szanowni panowie, także Niemcy tutaj czynili niemałe wyjątki w tym względzie, bowiem zwłaszcza przez pierwszy rok funkcjonowania więzienia w tych realiach niemieckich, trzeba powiedzieć, że tutaj też niemała liczba więźniów tak zwanych politycznych została osadzona. Czego bardzo dobrym przykładem są dwie postacie, panom z pewnością bardzo dobrze znane. Mam na myśli Stefana Starzyńskiego, prezydenta Warszawy, krótko, ale jednak epizod w tym więzieniu. No i drodzy państwo, Janusz Kusociński. Przypomnę, Olimpiada Los Angeles, 1932 rok, dystans 10 tysięcy metrów, złoto dla Polski. Też tutaj niedługo przed tym, jak stracił życie w Palmirach w ramach akcji Intelligence Action AB, został zamordowany, też tutaj przybył. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało w moich ustach, to w narracji wielu ówcześnie żyjących warszawiaków panowała taka oto opinia, że jeżeli już ktoś miałby mieć pecha, trafiłby w ręce, w łapy, jak to mówiono często niemieckie, to broń Boże, żeby nie na Pawiak, bo Pawiak cieszył się naprawdę i to w sposób najzupełniej uzasadniony bardzo ponurą sławą. Broń Boże, nie w Aleje Szucha, gdzie przesłuchiwali funkcjonariusze Geheimestadt Polizei, czyli Gestapo, bo tam panowie wiecie, że była siedziba. Omawiano, że jeśli już, to na Mokotów. Ale nie należy z tego tytułu wyciągać zbyt daleko idących wniosków, bo byśmy całkowicie pobłądzili. Otóż warunki w tym więzieniu w realiach okupacji niemieckiej były co najmniej bardzo, bardzo, bardzo trudne. No i drugi dzień powstania warszawskiego to był dzień ciepły. Mawiano czasem w takich sytuacjach, że szło na deszcz. Faktycznie. Później deszcz spadł. Weszli na teren więzienia w tym samym miejscu, w którym panowie żeście przekroczyli bramę więzienną. No oczywiście brama była wtedy inna, ale miejsce to samo. SS-mani z 3 Batalionu Grenadierów Pancernych SS, dowodzeni przez porucznika Martina Paca. Niemcy nie mieli daleko, bo oni stacjonowali w koszarach SS-mańskich, SS Sztaufkaserne, które urządzili w okresie okupacji niemieckiej Warszawy w gmachu dawnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. To jest po tamtej stronie ulicy Rakowieckiej, jak będziecie wychodzić, wystarczy tylko lekko głowę na prawo odwrócić i po drugiej stronie ulicy, vis-a-vis, jest ten budynek. Byli, jak to przed wojną mawiano w Polsce, pod dużą wódką. Mieli w sobie sporą ilość wypitego alkoholu, no zapewne jak to w życiu, jedni trochę więcej, drudzy trochę mniej, ale na pewno wszyscy, albo prawie wszyscy, doszli do przekonania, że jest tego mało jeszcze, bo przynieśli ze sobą alkohol w karnistrach i grupie pierwszych 60 więźniów, stąd wziętych na dziedziniec, kazali kopać 3 wielkie doły śmierci. Okay. Tak. I to jest jeden z tych obszarów. I w sumie tutaj Niemcy wymordowali drugiego dnia powstania warszawskiego ponad 600 więźniów, strzelając do nich i, uwaga, dusząc. Ponad 200 więźniom udało się uciec, ale to jest oczywiście opowieść na zupełnie inny czas. Kiedy powstanie warszawskie zostało przegrane, po kilku miesiącach Armia Sowiecka i tzw. Ludowe Wojsko Polskie weszły do Warszawy 17 stycznia 1945, to do tego gmachu weszła sowiecka policja polityczna NKWD. Ten epizod nie trwał długo, chyba około 2 tygodni, ale zaczęły się tutaj dziać znowuż rzeczy bardzo straszne. No takie same zresztą, jakie działy się już od kilku miesięcy, chociażby na Zamku Lubelskim, gdzie funkcjonowało więzienie w realiach komunistycznych już od kilku miesięcy, na Zamku Rzeszowskim, a mniej więcej pierwsza dekada, około 6-7 lutego 1945 roku, to czas, kiedy to więzienie zostało objęte przez polskie władze komunistyczne. I w tym okresie, do umownie mówimy 1956 roku, ubiegłego wieku, tutaj straciło życie co najmniej około 2,5 tysiąca kolejnych ofiar. W tej grupie, drodzy panowie, kilkaset wykonanych wyroków śmierci. Zobaczycie kilka takich miejsc, pokażę wam, na bardzo znanych osobach. Zobaczycie miejsce, gdzie został powieszony 24 lutego 1953 roku. No, w majestacie, mówię, używam słowa majestacie w takim
oczywiście z wielkim przekąsem i wielkim cudzysłowie, majestacie komunistycznej zbrodni sądowej, najwyższy rangą dowódcy Armii Krajowej, oficer generał August Emil Fieldorf, pseudonim Nil. No, w tym samym miejscu stracił życie inny wybitny przedstawiciel polskiego przedwojennego życia wojskowego, policyjnego, później cichociemny. No, można by opowiadać, bardzo bogaty życiorys, mam na myśli Bolesława Kontryma, pseudonim Żmudzi. Za chwilę dojdziemy do miejsca, do tak zwanej Mokotowskiej Ściany Śmierci, gdzie został zastrzelony katyńskim strzałem w tył głowy podpułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pułk. Przypomnę, stało się to 1 marca 1951 roku. No i na okoliczność tego od kilku lat w Polsce ten dzień 1 marca jest obchodzony jako Dzień Żołnierzy Niezłomnych Wyklętych, drugiej konspiracji antykomunistycznej. Drodzy Państwo, więc kilkaset wyroków śmierci wykonanych na przeciwnikach politycznych. Oprócz tego co najmniej kilkaset ofiar śmiertelnych, zwłaszcza epidemia tyfusu tutaj zebrała wielkie żniwo. Tyfus się rozpoczął tutaj na bardzo szeroką skalę, mniej więcej na przełomie kwietnia i maja 1945 roku. Oczywiście wiemy, co jest immanentną cechą tej strasznej choroby, prawda? No, warunki tutaj były spełnione, bo były tutaj straszne warunki stworzone, warunki bytowe, sanitarne, ale na domiar złego jeszcze rozpoczęto ekshumację tych trzech dołów śmierci niemieckich z 2 sierpnia 1945 roku, a trzeba też dodać, o czym nie powiedziałem, że w zasadzie przez pierwszy miesiąc powstania warszawskiego od 2 sierpnia Niemcy z okolicznych kamienic brali ludzi i też tutaj strzelali, a na przykład ciała palili w szpitalu więziennym. No, drodzy panowie, w tej liczbie ludzi, która tutaj straciła życie, to też wyroki śmierci wykonane na przestępcach kryminalnych, z tym, że nie było ich stosunkowo dużo, no i też na Niemcach uznanych wcześniej za przestępców wojennych. I takim dobrym przykładem będzie miejsce, tu gdzie jest ta wieża. Tej wieży nie było. Oczywiście ceglany mur, bo jeszcze raz odwołuję się do panów wyobraźni. Dominowała czerwona cegła. Więzienie było wybudowane w stylu neogotyckim. To taki wyrafinowany w sumie neogotyk, taki angielski. Dawała to więzienie firma angielska. Dachy były inne. Tutaj tego piętra najwyższego nie było. Dachy były dwuspadowe, kryte czerwoną dachówką. Eleganckie zakończenia, rzeźbienia. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. Ale ta cegła, to co się wszystko uda, to zostanie odkryta. Panowie widzicie tutaj pewne fragmenty i zostanie poddana odpowiedniej rewitalizacji. A drodzy Państwo, egzekucję, o której za chwilę powiem, wykonano w tym miejscu, gdzie jest teraz ta wieża. 8 marca 1947 roku został tutaj powieszony były gubernator dystryktu warszawskiego z czasów okupacji niemieckiej dr Ludwig Fischer oraz inni dwaj Niemcy, Max Daume i Józef Meitzinger. Drodzy panowie, no idziemy drogą, która dla wielu więźniów była ostatnią drogą w ich życiu. Znowuż odwołuję się do panów wyobraźni. No nie było naturalnie tego budynku, bo to są czasy późniejsze, mniej więcej 2004 rok. To jest pawilon wybudowany dla przestępców szczególnie niebezpiecznych. Oczywiście nie było tej eleganckiej kostki, ale nie było tej elewacji. Te napisy pochodzą stąd, że tutaj od 3 lat, no 12 na 13 grudnia odbywa się takie wydarzenie, takie spotkanie ludzi, którzy byli wtedy internowani. Nie tylko znaleźli się w tym więzieniu, ale też i w innych więzieniach w Polsce, w ośrodkach internowania. I te napisy akurat powstały na okoliczność tego, co się tutaj odbywało w nocy z 12 na 13 grudnia roku ubiegłego. W mojej skromnej ocenie takich miejsc, gdzie wykonywano wyroki śmierci, a przypomnę tutaj mordowano poprzez tak zwany katyński strzał w tył głowy. Przede wszystkim tutaj dwaj funkcjonariusze zabijali, czyli Piotr Śmietański i Aleksander Drej, ale jak sądzę nie tylko oni. Myślę, że jeszcze człowiek o nazwisku Mazurkiewicz, a także Bronisław Szymański chociażby. Panowie, więc strzelano ludziom w tył głowy i wieszano. Takich miejsc, gdzie to robiono, w mojej ocenie jest na terenie tego więzienia 11. Można by zadać pytanie, dlaczego aż 11, albo można by zadać równie dobrze pytanie, dlaczego tylko 11. I mówiąc zupełnie serio, na tak zadane pytanie, jedno i drugie, no,
Nie ma złotej odpowiedzi. Trudno znaleźć jakieś panaceum. Po prostu było tych miejsc co najmniej 11. To jest przykład kolejnego miejsca. Tutaj w piwnicach były pomieszczenia zwane kartoflarnią i buraczarnią. I faktycznie, trzymano tam buraki i kartofle i w tym sensie nazwa była jak najbardziej adekwatna. Ale starannie przemilczano, że też strzelano przeciwnikom politycznym w tył głowy. A z tej perspektywy doskonale widać szczyty dachu. Mam na myśli ten budynek z żółtą elewacją. To budynek z 1904 roku, oddany jako budynek niezwykle nowoczesny, przeznaczony na mieszkania dla, jak to wtedy określano, ówczesnych dozorców więziennych. A w czasach komunistycznych z tyłu tego budynku dobudowano takie pomieszczenie zwane chlewnią i faktycznie hodowano tam świnie. Pomijam fakt oczywisty, że mięso tych zabijanych zwierząt nigdy nie trafiało do kotła, z którego jedli więźniowie. To już jest jak gdyby poza wszelką dyskusją. Ale w tej świniarni też strzelano ludziom w tył głowy. Wtedy między innymi pełnił tutaj obowiązki naczelnika, funkcję naczelnika major Alojzy Grabicki. On był jednym z nielicznych funkcjonariuszy, którzy mieli w tamtym czasie prawo jazdy. Oczywiście on z racji pełnionego urzędu uczestniczył przy egzekucjach, ale on lubiał uczestniczyć przy egzekucjach, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. A też był znany z tego, że odwoził trupy tutaj ludzi pomordowanych i wtedy odbywały się tajne pochówki. No państwo wiecie o tych tajnych pochówkach, to pozwolę sobie w tym momencie w zasadzie na tym poprzestać. I zdarzały się sytuacje, że na pace samochodu takiego ciężarowego wiózł zabite świnie i zabitych ludzi. No i panowie, idziemy tą drogą, która dla wielu więźniów była ostatnią drogą w ich życiu. Tutaj był ceglany mur, tutaj była metalowa furta. Prowadzono więźnia prosto przez tą furtkę. I tutaj jest obszar na tej ścianie, gdzie eksperci balistycy stwierdzili 75 śladów po pocisku. To jest miejsce nazywane Mokotowską Ścianą Śmierci. Bardzo wiele wskazuje na to, że w tym miejscu został zastrzelony, przypomnę, 1 marca 1951 roku podpułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług, i 6 jego podkomendnych oficerów związanych wcześniej z Armią Krajową, później z Dwinem, 4. Komendą Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ludzie ci byli związani, tak najogólniej rzecz biorąc, przede wszystkim z ziemią rzeszowską. Oczywiście warto w tym miejscu też poczynić, szanowni panowie, pewne zastrzeżenie. Po pierwsze, nie było tej trylinki, a po drugie, ludzie w Polsce kilkadziesiąt lat wstecz, ale nie tylko w Polsce, generalnie w Europie, byli co do zasady niżsi. Czyli jest to kolejne. Kolejne miejsce to jest budynek starej kotłowni. No kiedyś posiadał piękny dach, właśnie w stylu neogotyckim. Oczywiście nie mówię o tej przybudówce tutaj z przodu, która zostanie rozebrana, ale jest jedna z hipotez, które mówią, że właśnie w tym miejscu 25 maja 1948 roku został zastrzelony rotmistrz Witold Pilecki. Mówił o tym miejscu niedługo przed swoją śmiercią ówczesny zastępca naczelnika majora Grabickiego, zastępca do spraw polityczno-wychowawczych, wtedy był porucznikiem, Ryszard Mońko. Kiedy Tadeusz Płużański pojechał do Hrubieszowa, gdzie Mońko miał się jeszcze kilka lat temu bardzo dobrze, pytał go, bo nie było w tym dniu, kiedy zabito rotmistrza, nie było Grabickiego, więc czynności urzędowe był obecny przy egzekucji Mońko. Mońko się dystansował, że był tak z daleka, no ale powiedział, że to w zasadzie tylko czynności urzędowe z jego strony były wykonywane. No i powiedział, że jak już doszedł, to już w kotłowni już rotmistrz został zastrzelony. Także wydaje się ta hipoteza mieć niemałe podstawy, wiecie rzecz. Teraz jeszcze udamy się na osławiony pawilon 10. To jest ten budynek, tutaj na wprost. To jest pawilon 10, ale mam na myśli tylko parter, pierwsze piętro i drugie piętro. Ten budynek, żółta elewacja. Słynna 10. Te malutkie okienka to z kolei pawilon 11. Zapewne ktoś z panów, jeśli nie wszyscy, to ktoś z panów czytał książkę Kazimierza Moczarskiego Rozmowy z katem. Tak. I to jest książka, która powstała na kanwie tego, co Moczarski przeżył właśnie na tym najwyższym poziomie. Te malutkie okienka, które panom pokazywałem, zwane to było czasem umownie wszystko 10, ale z formalnego punktu widzenia ten poziom, gdzie są małe okienka, to była 11.
i on tam siedział kilka miesięcy w celi z Jürgenem Stropem, z byłym generałem SS i policji, no z tym Stropem, który likwidował getto warszawskie w 1943 roku i z takim podoficerem policji niemieckiej, z Gustawem Schilke. Ten budynek vis-a-vis, oczywiście w wersji jednopiętrowej, też czerwona cegła, to budynek, gdzie była drukarnia. W pewnym momencie był tam drukowany m.in. przegląd więziennictwa polskiego w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej. Krótko, bo krótko, ale dwutygodnik w służbie penitencjarnej. No i to stąd szło na całą ówczesną II Rzeczpospolitą, powiedzmy od Warszawy po Gdynię, po Stanisławów, Tarnopol, Katowice i wspomniany przez nas wcześniej zacny, magiczny Lwów. Ten budynek nieco wyższy, też żółta elewacja, to pawilon 12, oddany do użytku w 1951 roku przez komunistów, wtedy kiedy już było takie apogeum szukania wrogów we własnych szeregach partyjnych. A później to czas, kiedy między nimi byli przetrzymywani tam tacy ludzie jak Moczulski chociażby, no, ludzie związani generalnie z KOR-em, z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, z Konfederacją Polski Niepodległej, z Solidarnością, z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, no czasy późniejsze. Wchodzimy do osłabionego pawilonu 10. Oczywiście panowie też warto sięgnąć do wyobraźni. Osoby, które miały szczęście i przeżyły to więzienie, to często mówią, że tutaj jest bardzo kolorowo, takie ciepłe, pastelowe kolory. Mówią, że za ich czasów tutaj dominował wszędzie kolor ciemnostalowy. A jeszcze jeśli mówimy o osobach, które tutaj przebywały, to warto powiedzieć, że bardzo wiele osób straciło tutaj życie na skutek udanych prób samobójczych. Ludzie tutaj nie mogli wytrzymać tego, z czym zetknęli się, a przypomnę, byli to w większości ludzie, którzy w swoim życiu wiele przeżyli, wiele przeszli, a jednak to ich tutaj przerastało. Szanowni panowie, też trzeba powiedzieć o bardzo wielu ludziach, którzy nawet jeśli mieli szczęście i przeżyli to więzienie, to nigdy później nie wrócili do swojego względnie dobrego stanu zdrowia. Mam na myśli zdrowie fizyczne i psychiczne. Mawiano często wtedy, dzisiaj byśmy nie ośmielili się, broń Boże, czegoś takiego powiedzieć, ale wtedy była taka terminologia, że ludzie trafiali do szpitali dla obłąka. Tutaj trzeba też powiedzieć, że na parterze i na pierwszym piętrze tego budynku były cele mieszkalne. Na pierwszym piętrze były też cele, które zostały przeznaczone jako pokoje tzw. przesłuchań. Zarówno w tym budynku, jak i w pawilonie cudów, który pokażę Państwu nieco później, nie zawsze, ale niemniej jednak stosowano takie twarde tortury. Między innymi ściskanie męskich genitaliów deskami, wyrywanie paznokciu, rąk, nóg. Nawet jest mowa o przytrzaskiwaniu genitaliów męskich szufladą od biurka. Tamten budynek, który później panom pokażę, zwany Pałacem Cudów, nazwa pochodzi od tego, że ludzie na skutek zaznawanych tortur przyznawali się do rzeczy, których nigdy w życiu nie popełnili, dla tak zwanego świętego spokoju. Ten budynek, który Państwu później pokażę, to też był nazywany pałacem, pałacykiem albo kanadą. Nazwa pochodzi stąd, że został ten budynek w wersji najpierw jednopiętrowej oddany dla uczczenia zjazdu zjednoczeniowego PPR-PPS i przeznaczony jako bardzo nowoczesny pawilon przesłuchań. Drodzy panowie, dlatego też między innymi ta nazwa, że tam przesłuchiwały tak zwane mózgi MBP, czyli pułkownik Luna Brystygierowa, przypomnę, uzyskała stopień doktora w zakresie filozofii na zacnym Uniwersytecie Króla Jana Kazimierza w 1938 roku we Lwowie. Józef Różański, osławiony, który później, kiedy się znalazł pod koniec lat 50. w tym więzieniu, to mogę panom tytułem pewnej dygresji powiedzieć, że potrafił zadbać o swój pobyt tutaj w charakterze więźnia w stosunku do funkcjonariuszy wyższych stopniem, naczelników tego więzienia, zachowywał się w sposób taki bardzo protekcjonalny. Chętnie zauważył, że jego sytuacja wydaje się być sytuacją przejściową, że ma jeszcze bardzo szerokie kontakty, zna bardzo wielu towarzyszy wysoko postawionych partyjnych.
Natomiast w stosunku do funkcjonariuszy niższych stopniem no, okazywał im pogardę. Zresztą z wielką wzajemnością nie był przez nich lubiany. Natomiast miał bardzo dużą swobodę poruszania się po wewnętrznej części tego więzienia. Korzystał z bardzo wielu przywilejów, między innymi posiadał radio, co w ogóle w tamtych czasach no, było nie do pomyślenia, jak, bo tu rozmawialiśmy, że pan był na Kleczkowskiej, więc jak on został z tego więzienia przewieziony do Wrocławia na ulicę Kleczkowską, to tam z tym, co przywiózł, wprawił w osłupienie funkcjonariuszy ówczesnej służby więziennej. No i przez pielęgniarki tutaj pracujące był postrzegany jako mężczyzna bardzo zadbany i, drodzy panowie, pachniał, bardzo ładnie pachniał. Pachniał Old Spice'em, a Old Spice w tamtym czasie to była kwintesencja anglosaskiego stylu, trybu życia i rzecz w ogóle, no, no tak, ale wtedy rzecz przeciętnego Kowalskiego po prostu nieosiągalna, nieosiągalna. Drodzy panowie, no można by tak naprawdę bardzo wiele opowiadać, ale myślę, że już teraz nie macie żadnych wątpliwości, że nawet gdybyśmy tutaj dzień spędzili i noc spędzili, to po prostu byśmy tematu nie wyczerpali. To miejsce ma jeszcze bardzo wiele tajemnic, które są przed nami, a myślę, że warto mieć w sobie też taką pokorę swego rodzaju naukową i zdawać sobie z tego sprawę, że wiele tajemnic nie zostanie nigdy odkrytych. Pokażę wam cele, w której był, wydaje się być poza wszelką wątpliwością, przetrzymywany przez pewien okres czasu rotmistrz Witold Pilecki. Ale zanim do tej celi dojdziemy, to drodzy panowie, jeszcze taka oto drobna uwaga. Może sobie teraz siądźmy chwilę. Dobrze. W tych gablotach macie okazję zobaczyć artefakty. Oryginalne rzeczy znalezione na słynnej warszawskiej łączce przy szkieletach no, polskich bohaterów. Nie boję się tak powiedzieć, choć zdaję sobie sprawę, że brzmi to patetycznie. Drodzy panowie, w tych gablotach są rzeczy związane między innymi z majorem Hieronimem Dekutowskim, pseudonim Zapora, z panem pułkownikiem Stanisławem Kasznicą. Ale w tych gablotach, na co chcę zwrócić panów uwagę, jest bardzo niewiele dewocjonaliów. Tak naprawdę to jest tylko ta gablota. To są oryginalne medaliki, krzyżyki, rzeczy znalezione w tych dołach śmierci, bo przecież nie powiemy, że w grobach. I drodzy panowie, myślę, że jesteśmy w stanie zgodzić się co do tego, że jak się patrzy na te rzeczy w tych gablotach, to nie sposób o pewną analogię z tym wszystkim, co się stało w ramach tak zwanej zbrodni katyńskiej. Bo tak naprawdę zarówno po jednych ofiarach, jak i po drugich ślad miał na zawsze, zdaniem organizujących zbrodnie, zaginąć. Podobnież nie miały ujrzeć światła dziennego rzeczy należące do tamtych i do tych. Powiedziałem panom, że w zasadzie tylko w jednej gablocie są dewocjonalia. A czego jest najwięcej? Tutaj mógłbym panów zaskoczyć, podejrzewam. Otóż najwięcej, drodzy panowie, jest tak zwanych groszków w tych gablotach. A cóż to groszki, zapytalibyście mnie. To na tak zadane pytanie odpowiadam. To guziki z niemieckiego umundurowania, używane przez Niemców od 1928 roku do w zasadzie zakończenia II wojny światowej. Komuniści nie zawsze, ale stosunkowo często przebierali swoje ofiary, nie tylko wożąc je na rozprawy sądowe, ale także tuż przed wykonaniem na tych ludziach wyroków śmierci w stare mundury niemieckie, próbując tych ludzi dodatkowo zdeprecjonować, upokorzyć, by nie powiedzieć pohańbić, choć zgodzimy się co do tego, jak sądzę wszyscy tutaj, że nie byli w stanie ich pohańbić, ale niemniej jednak w taki sposób postępowali. No i drodzy panowie, jeszcze pewnie warto w tym miejscu 2-4 zdania powiedzieć na temat kobiet, które tutaj były więzione. Nie miały żadnej taryfy ulgowej. Bardzo wiele z nich później nigdy w ciąży nie mogło zajść, nawet jak miały szczęście i wyszły z tego więzienia. Ale nie można się dziwić, skoro bywało, że stara szczotka klozetowa służąca normalnie do czyszczenia tak zwanych kibli była też jednym z atrybutów służących przy tak zwanych przesłuchaniach. Zobaczmy tą celę pana rotmistrza. I to jest ta cela mieszkalna. Oczywiście te cele wyglądały wtedy zupełnie inaczej, ale to jest
okazja, żeby z tej perspektywy zobaczyć właściwy kolor, czyli taki ciemnostalowy. Naturalnie tu był beton, nie było silników, okna były zasłonięte blendami, czyli deski, najpierw deski zbite ze sobą, powleczone blachą, później szkło hartowane w późniejszym okresie czasu. No ta umywalka, choć jest umywalką z epoki, ale jednak takich umywalek nie było w celach mieszkalnych. Na ogół po dwie umywalki były na każdym poziomie tego pawilonu dziesiątego. Naturalnie też warto dodać, że te ślady, które są tutaj na ścianach, to oczywiście nie są ślady krwi, tylko to jest po prostu pozostałość po byłych osadzonych. Przypomnę, że ostatni osadzeni zostali wywiezieni z tego więzienia, przetransportowani do innych jednostek penitencjarnych na przełomie stycznia i lutego 2017 roku. No a areszt został wygaszony Warszawa Mokotów ponad rok później. Natomiast no też, co tutaj dużo mówić, no te ewentualnie jakieś napisy, które się znajdują w stylu kocham Ewkę, tylko Legia, no to naturalnie też ślady epigraficzne pozostawione przez współczesnych osadzonych, ale no mamy nadzieję, że może się uda, że też zostaną odnalezione te ślady epigraficzne z tych lat, które nas najbardziej interesują. Panowie, to zapraszam Was serdecznie. Czy mógłby się Pan przedstawić po pięknym początku? Ja się nazywam Dariusz Fudali, jestem majorem służby więziennej, doktorem nauk w zakresie historii. Dziękuję uprzejmie. Stwierdziłem, że Państwo do tunelu został wybudowany w 1949 roku, właśnie oddany w 1949 roku. Tunel, który prowadzi do pawilonu śledczego. Nie wiem, czy panowie już tam byli, widzieli z zewnątrz ten pawilon śledczy, oznaczony literką D. No. Nie. Potem go zobaczymy z zewnątrz, ale ten tunel jest dosyć istotny. Bardzo praktycznie zrobione, bo można było schodzić od razu z cel pawilonu 10, prawda? I przeprowadzać więźniów. Niekoniecznie po terenie, żeby nie było widać, do kogo się prowadzi i w jakim celu. Do pawilonu śledczego, zbudowanego specjalnie po to, żeby tylko i wyłącznie w tym okresie oczywiście, w latach 40-50 przeprowadzono tam procedury śledcze. Pawilon, ten, który później obejrzymy, był nazywany przez więźniów Pałacem Cudów. Domyślacie się panowie pewnie z jakiego powodu, ale w tym miejscu, w którym jesteśmy, jest dosyć przerażające, jest jeszcze jedna rzecz istotna. Oprócz tego, że była to droga do pawilonu śledczego, zwanego Pałacem Cudów, czyli katowni, krótko mówiąc, w tym miejscu, jakkolwiek ten obiekt cały czas odkrywa przed nami nowe tajemnice. Odnaleźliśmy tutaj całkiem niedawno, widzicie Państwo, panowie, tą dziurę. Bardzo dziwne pomieszczenie, właściwie nie wiadomo czemu służące. Mamy pewne podejrzenie, że być może służyło za karcer. Ale to będziemy dalej kopać. Jeżeli panowie się nie chcecie pobrudzić, czy nie boicie się pobrudzić, to możecie tam zajrzeć. Bardzo małe pomieszczenie. Głęboko tam nie? Jeszcze... Nie. One jest niskie dosyć. Tak. Więc być może, ale nie wiemy. Co chwila odkrywamy tutaj inne ścieżki. I uwaga. Sądzimy, to oczywiście się troszeczkę zmieniło. Sądzimy, że tutaj dokonywano, było to jedno z miejsc, gdzie dokonywano morderstw, wyroku śmierci. Strzałem w tył głowy. Ale powiadam, ja osobiście wciąż nabieram coraz większego dystansu, dlatego że w bardzo wstępnych badaniach, które prowadziliśmy, to są ślady po odwiertach, no na to, że tam jest pusta przestrzeń. Ta ściana może być późniejsza. Ale wielce prawdopodobne, że w tej części, tu, były wykonywane wyroki śmierci. Natomiast tutaj, tu mamy sprawę jasną, proszę Państwa, to jest tak zwany mokry karcer. Studnia. Dla mnie jest studnia bardzo praktyczna rzecz. Oczywiście okno nie było zamurowane, tylko było latem zasłonięte szmatami. To oczywiście było pomieszczenie, co się zamykało. Więźniowie czy więźniarki stali
co najmniej po kolana, czasem i głębiej w wodzie, w fekaliach, etc., etc. Latem zasłonię też matami, żeby się dusili, a zimą otwarte, żeby marzli. Prawda? No tu studnia, woda, można regulować, powiedzmy, poziom tego. I to był tak zwany mokry karcer, miejsce, no, naprawdę przerażające. Tutaj, nie wiem, powiadam, budynek, w ogóle sam obiekt odkrywa przed nami coraz więcej różnych tajemnic, których na razie nie do końca jesteśmy w stanie rozwiązać w 100%. I myślę, że jeszcze wiele przed nami, stąd są prowadzone badania. O, idzie i pan major. Jest i pan major. Jest i młody major. Jest i pan, tak, młody major, tak jest. A swoją drogą, czy tam jest to otwarte, czy nie? Może być zam... Znaczy nie, to może być. Dzień dobry. Ale to teraz panu się goście z Australii, a to są funkcjonariusze służby więziennej, którzy dzisiaj zdają egzamin. Dzień dobry. Aplikują do szkoły. Dzień dobry. To co ja mówiłem, patrzcie pan. Podobnie jest przed chwilą. To się troszkę zostało, po to troszeczkę śmiało, to jest trochę przebudowane. To zostało wybudowane później, już na zewnątrz, tak? Ale tutaj było wyjście od razu do pawilonu śledczego, który panowie widzą, czyli tak zwanego Pałacu Cudów. Cudów. Tak. Potem było to właściwie zbędne, zrobiono tutaj to wyjście, ponieważ pawilon śledczy przestał już w późniejszych latach PRL pełnić funkcję śledczą, a teraz został zamieniony na cele. Łączy się z tym ciekawa historia. Ale to nic, my sobie zaraz wyjdziemy z powrotem i opowiem panom jeszcze ciekawe historie, mam nadzieję, że interesujące. To proszę. Szubienicę zrobię, pokażę panu na końcu. Tak, dobrze. Dobrze. Byliśmy już przy opowieściach o pawilonie śledczym. Wyjdziemy, żeby zobaczyć, bo też fotografować z zewnątrz. Pan jest w tej chwili zapięty, ale my tam trzymamy sporo rzeczy, nazwijmy to magazynowy. Tak. Zapraszam. I teraz by widać w pełnej krasie. Czyli byliśmy dokładnie w tym miejscu, prawda? Pod tunelem, tylko tam było od razu wyjście. Dokładnie. Powiadam, to później zostało przebudowane. Dużo było naniesień i zmian. Tak. W latach po 56 roku w istocie. Mm-hmm. O, byliśmy tutaj tam. Tu byliśmy. Tam byliśmy. Tunelem. Dlaczego oni to zbudowali? Dlatego, że było im wygodniej. Wcześniej, powiedzmy sobie w 45 czy 46 do 49 roku, pawilony śledcze były na Koszykowej, w siedzibie MBP, Miejscowej Bezpieczeństwa Publicznego, więc cały czas trzeba było tych ludzi wozić, tak, przewozić i tak dalej. Więc pragmatycznie uznano, że należy wybudować taki pawilon śledczy i skończyć z wożeniem ludzi, prawda, po ulicach i tam. Tak też się łączy z taką rzeczą, że wcześniej, czyli powiedzmy do 49 roku, no to tam katowano, w obecnym budynku Ministerstwa Sprawiedliwości. I też stwarzało to problemy, no bo nieprzytomnych trzeba było później przewozić znowu, prawda, i tutaj. No a tak to już wszystko było. Więcej ludzi mogło też zobaczyć, prawda, co się dzieje z aresztowanymi, osadzonymi. No, dlatego między innymi, żeby było wygodniej i śledczym przede wszystkim i żeby to było bardziej jednak zakonspirowane, postanowiono wybudować budynek. Natomiast tam jest ciekawy obiekt, bo to jest stary. To jest, jakkolwiek widzicie panowie, po ostatniej kondygnacji lekko przebudowany. Chociaż widać to dobrze po oknach. To jest budynek szpitala. Szpitala więziennego i z jesienią zeszłego roku na tyłach tego byłego szpitala, tego obiektu, ekipa profesora Szwagrzyka odnalazła, jeżeli się nie mylę, Darek, może mnie pan major mnie poprawi, 11 szczątków ludzkich. Podejrzewamy, że są to osoby, które marły w wyniku chorób i epidemii. O epidemiach zresztą sporo pan major wie, to może dopowiedzieć. Natomiast dokończę tylko ten wątek. Dlaczego tak sądzimy? Bo przy pierwszych oględzinach, no my oglądaliśmy też te szczątki, brak jest śladów wyraźnych przestrzałów. U większości osób zadziwiające, tam chyba jedna kobieta była, tak to wyglądało po budowie miednicy, w ogóle kości, zachowane jest uzębienie bądź sztuczne uzębienie
pełne koronki i protezy i tak dalej. Co by wskazywało, że osoby to nie przechodziły długotrwałego śledztwa, nie były, powiedzmy sobie, badane chociażby tutaj czy wcześniej na Koszykowej. Trzeci, czwarty, ostatni element, praktycznie nie było przy szczątkach żadnych artefaktów w postaci butów, szczątków ubrań. Buty się z tamtego czasu generalnie dość dobrze zachowują. To były przyzwoite buty, wtedy robiono inaczej. Mhm. Czyli wskazywałoby na to, że były te szczątki były chowane na tyłach szpitala, to co się zważa na tej powieści, nago. Umierały to po prostu. Zamurowane jakoś? Czy? Nie. Szczątki były między szpitalem a murem, prawda? A tam widać zresztą, jak jest wieża, prawda? Były zachowane w takim, no, pomiędzy murem a szpitalem w rzędzie. To było, jeżeli przypominam sobie, 11 bądź 12 jam grobowych. Teraz, to ja oddam teraz głos na chwilę koledze, opowie o epidemiach. No drodzy panowie, tutaj epidemia tyfusu zebrała już w 1945 roku tragiczne żniwo. Już wtedy dziesiątki osób umierały. I oczywiście tyfus jako choroba, no, on się naturalnie rozwija i on występuje przy okazji szczególnych okoliczności. Ale tutaj one się akurat wszystkie skumulowały, czyli fatalne warunki sanitarne, straszne warunki bytowe, powszechny brud i też choroby zakaźne królujące od świeżba począwszy. Czerwonka tak samo. No i trzeba powiedzieć, że przełom kwietnia i maja 1945 roku, tak jak mój szanowny kolega powiedział, to jest pierwszy moment, kiedy rozpoczęły się ekshumacje. Bo tutaj panowie nie wiecie, ale panowie z kolei rozmawialiśmy wcześniej, że w drugim dniu powstania warszawskiego Niemcy wymordowali ponad 600 więźniów, strzelając do nich, ale też, uwaga, ich dusząc. No a późniejszy czas, pierwszy miesiąc powstania warszawskiego, czyli to wszystko, co się tutaj działo mniej więcej od 3 sierpnia do 31 sierpnia 1944 roku, to taki moment całkiem spory, kiedy Niemcy właśnie tam stacjonujący w koszarach przedwojennego sztabu generalnego Wojska Polskiego, wtedy w czasach okupacji niemieckiej były to tak zwane SS Stauffkaserne. Niemcy tutaj po tych okolicznych kwartałach, po tych kamienicach, po tych ulicach zbierali ludzi, zabierali, tam więzili, a tutaj tylko dzięki sobie znanym jakimś kluczowi, prawda, rozwiązywali problem z tymi ludźmi w ten sposób, że ich tutaj przyprowadzali i po prostu ich zabijali, a zwłoki palono w tym szpitalu. A zwłoki palono w tym szpitalu. Oczywiście nie codziennie, ale faktycznie ten szpital. Drodzy panowie, no to co, jeszcze podejdziemy tylko do miejsca, gdzie wykonywano egzekucję poprzez wieszanie. Do miejsca, gdzie wydaje się być poza wszelką wątpliwością został powieszony generał August Emil Fielder w pseudonim Nil. To zapraszamy. I później, jeżeli będziecie chcieli sobie zrobić zdjęcie, to jest takie fajne miejsce na tle tego banera. Jeżeli obiekt był przeznaczony za okupacji niemieckiej. Wtedy okupacji niemieckiej to było więzienie kryminalne. W przeciwieństwie do Pawiaka, które było więzieniem politycznym. Ale jeżeli w tym więzieniu, to w tym więzieniu za okupacji niemieckiej było około maksymalnie 700 osób, no może 700 kilkadziesiąt, a nagle w 1945 roku już 2,5 tysiąca, no to panowie... w tym momencie ponad 7. To się musiało tak skończyć. Zresztą zwróćcie państwo uwagę na krótką sekwencję zdarzeń. Sowieci wchodzą do ruin, zajmują ruiny Warszawy w styczniu 1945, a już w drugiej połowie lutego, albo na początku marca, w drugiej połowie lutego, w pierwszej połowie, przekazują obiekt w gestii MBP, tworzącego się MBP. I to jest w pierwszym momencie, to jest coś, co ja bym nazwał w terminologii sowieckiej takim obozem filtracyjnym, gdzie ściągają, gdzie resort ściąga wszystkich ludzi z terenu, podejrzanych, niepodejrzanych i tak dalej, i tutaj dokonują pewnej selekcji. Prawda? No, ale tych ludzi nagle się gromadzi makabryczna ilość. No, na 700 osób, które tutaj się mieści, i to jest maksymalne, powiedzmy sobie, obłożenie, nagle jest 2,5 tysiąca. No to te epidemie muszą wybuchnąć. No. Zagęszczenie jest straszne. Oczywiście. Podności. Drodzy panowie, to jest kolejne miejsce, gdzie wykonywano egzekucję, w tym przypadku przez powieszenie.
Tutaj stracił życie generał August Emil Fieldorf, pseudonim Nil. To miejsce zostało przez nas odkryte tak naprawdę całkiem niedawno, bo kilka dni przed Wigilią 2017 roku. Ale to nie oznacza, mówiąc wprost, że my jesteśmy jakoś wyjątkowo świetni. Otóż relacje o tym, że tutaj generał stracił życie, pochodziły, drodzy panowie, od Niemców. Od Niemców, którzy wcześniej, będąc uznanymi za przestępców wojennych, odbywali w tym więzieniu karę więzienia. Bardzo często Niemcy pełnili tutaj w tym więzieniu funkcję posługaczy więziennych, albo tak zwanych kalifaktorów. No, wiemy, jak tutaj stoimy, że nazwa ma się świetnie do tej pory, prawda? Ci Niemcy też bardzo często byli wykorzystywani do tego, żeby prowadzić na miejsce egzekucji człowieka, który miał za chwilę stracić życie. Było to wygodne z punktu widzenia strażników, bo trudno było przewidzieć relacje, jak się zachowa ktoś tuż przed śmiercią. Natomiast, więc jak gdyby starano się nie szarpać z tymi ludźmi, tylko wyręczano się Niemcami. I to właśnie ci Niemcy powiedzieli, niedługo po wykonanym tutaj wyroku na panu generale, powiedzieli polskim więźniom, odbywającym tutaj karę więzienia związanym z Armią Krajową, że na dole, w piwnicy, gmachu głównego, czyli tu, gdzie my jesteśmy, powiesili waszego generała z AK. Aczkolwiek, moim skromnym zdaniem, nie jest to zabadnia oryginalna, na której stał wtedy w 1953 roku, tuż przed śmiercią, pan generał. Ta zapadnia pochodzi z czasów nieco późniejszych, ale tytułem pewnej daleko zresztą idącej dygresji, zwłaszcza tutaj mówię do części starszej publiczności, chcę powiedzieć, że bardzo wiele wskazuje na to, że właśnie na tej zapadni stał chwilę przed śmiercią, przy okazji innej, ale też mimo wszystko zbrodni w majestacie, mówię w cudzysłowie, komunistycznego prawa, inne czasy, inne okoliczności, ale Stanisław Wawrzecki przy okazji afery mięsnej, czyli połowa lat 60. prywatnie ojciec aktora Pawła Wawrzeckiego, znanego aktora z sitcomów itd. Można by odnieść wrażenie, myślę, że co do tego jesteśmy się w stanie zgodzić, że osoba, względnie osoby, które brały udział w maskowaniu tego miejsca, być może miała albo miały przeświadczenie, że to się jeszcze, mówiąc tak wprost, może kiedyś przydać. Bo modus operandi sprawców nakazywałby przetopienie tego wszystkiego w jakiejś hucie z czasów PRL-u. Rzeczy oryginalne, artefakty. Taki hak, drodzy państwo, co najmniej miał dwojakie znaczenie. Po pierwsze służył do podnoszenia zapalni, a po drugie służył do przyciągnięcia, przepraszam, bo oczywiście proszę ad personam tego nie traktować, służył do przyciągnięcia zwłok powieszonego człowieka. Po 15-20 minutach lekarz stwierdzał zgon. Następnie odbywały się tak zwane tajne pochówki. No, opowieść na co najmniej kilka godzin kolejnych, tego nie będziemy robić. Tam nie było okna, były drzwi. Ale warto przy okazji tajnych pochówków sobie uzmysłowić, drodzy państwo, to, że komuniści, po to, że nie mieli szacunku dla zdrowia swoich przeciwników politycznych, bo na przykład przytrzaskiwanie męskich genitaliów szufladu od biurka, czy miażdżenie jąder męskich deskami, to wskazuje jednoznacznie, że nie mieli szacunku dla zdrowia swoich przeciwników politycznych. Nie mieli szacunku też dla stanowionego przez siebie prawa, bo w trakcie tak zwanych procesów kiblowych ludzie dowiadywali się w ciągu 3 minut, że dostają przed 4-krotną karę śmierci. No, tak było z generałem Skalskim, z najwybitniejszym, najbardziej znanym polskim pilotem tak naprawdę. No, drodzy państwo, wiemy, że nie mieli szacunku dla życia tych ludzi, bo ślad po nich miał zaginąć. Ślad po ich rzeczach miał zaginąć. Ale też nie mieli szacunku, na co warto zwrócić uwagę, dla zwłok swoich przeciwników politycznych. Bywało tak często, że jeżeli się okazywało, że dziura w ziemi na cmentarzu czy przy cmentarzu była za mała w stosunku do przywiezionych zwłok zabitego człowieka, to tak się zdarzało. Choć mówiliśmy wcześniej, że ludzie co do zasady byli niżsi kilkadziesiąt lat wstecz w Polsce, to po prostu już nikt tam nie poszerzał takiej dziury w ziemi, tylko po prostu wyłamywano nogi i wrzucano człowieka
No tutaj, o czym mówił mój szanowny kolega Michał, to jest taki, to był taki przykład no, tego, że to, co w naszej mentalności my określamy pewnym majestatem śmierci, prawda, szacunek dla zmarłego człowieka, dla zwłok i tak dalej. Przecież to nie jest tak, że przypadkowo kogoś wkładamy do trumny, żeby już no, nie drążyć tego tematu. Ale tam, drodzy panowie, nie było czegoś takiego. Po prostu jak rzucono człowieka nosem do ziemi, to był nosem do ziemi. Jak na przykład miał gdzieś nogę na nodze, no to, to tak tego. I tak, tak w takiej postaci żeśmy znaleźli. No, także może ktoś ma na koniec jakieś pytanie. Czy któreś nie, proszę panu, to są, szanowni panowie, tutaj to ta cała infrastruktura, to są czasy zdecydowanie późniejsze. Tutaj, wtedy pana generała, jak myśmy szli tamtym korytarzem, to powinniśmy iść jeszcze bardziej prosto i tędy wejść na miejsce egzekucji. Ponieważ to zostało później nieco przebudowane, tam łazienka powstała, to myśmy weszli do tego miejsca tędy. Panowie, zupełnie inne kolory, kolor ciemnostalowy. A tutaj ostatnimi czasy, no przecież ostatni osadzeni stąd zostali wytransportowani do innych jednostek penitencjarnych przełom stycznia-lutego 2017, a areszt, jeszcze raz przypomnę, został Warszawa-Mogotów, został wygaszony po uwzględnieniu wszelkich procedur prawnych obowiązujących na początku kwietnia roku ubiegłego. Tutaj jeszcze całkiem niedawno była siłownia dla funkcjonariuszy służby więziennej i to jest na przykład ślad po belce, a na tej belce był zamocowany worek bokserski. To jeśli już tak mam precyzyjnie mówić, można by się panowie no, zastanawiać, czy ludzie, którzy tutaj ćwiczyli, mieli świadomość tego, co się tutaj działo. Śmiem twierdzić, że byli tacy, którzy mieli świadomość. Bo przecież wy się panowie ze mną zgodzicie, że w służbie często jest tak, że jeżeli jesteście na przykład... Jeżeli przychodzicie na oddział w charakterze młodego oddziałowego, prawda, albo młodszego wychowawcy, to często jest tak, że ci starsi koledzy, nawet żeby zaimponować tym młodszym, mówią, a wiesz co, tego, a chłopie, ty byś nie dał rady, to, to inne trzeba. Wiecie panowie, no poczta pantoflowa, taki mechanizm. Natomiast na pewno byli tacy, którzy nie wiedzieli i wreszcie byli też tacy, których to nie interesowało. Trzeba to sobie jasno powiedzieć prosto. Natomiast my, jako, mogę dla waszej ciekawostki powiedzieć i dla panów, pierwsza udana ucieczka więźniów politycznych z tego więzienia, uciekł Marian Pryzik i Bronisław Sianoszek, uciekli w sierpniu, połowie sierpnia 1945 roku, udała się dzięki sześciu młodym dziewczynom, strażniczkom służby więziennej, które przyjęły się tutaj do służby. Koniec lutego, marzec, kwiecień, początek maja 45. I one się tutaj dostały pomimo bardzo negatywnej selekcji, bo to jest zrozumiałe, że nie, byle kogo, mówię żartobliwie, byle kogo nie przyjmowano. Tylko najlepiej, jeśli to był jakiś taki no, kawał drania. I te dziewczyny umożliwiły tą ucieczkę udaną, organizowały kolejną. Miało uciekać kilkunastu oficerów związanych z Armią Krajową i NSZ-em. Miało to się zdarzyć w połowie, ale nie sierpnia, tylko września tegoż samego roku. No natomiast mówiąc kolokwialnie, sprawa się rypła. To wszystko uległo dekonspiracji. I te dziewczyny błyskawicznie z roli funkcjonariuszek Straży Więziennej weszły w nową, dla siebie nieznaną rolę więźniarek. Przeżyły straszne śledztwo. I teraz będzie nawet artykuł w forum służby więziennej. Chyba w następnym numerze ja tam piszę. I udało mi się na trop tych dziewczyn wpaść zupełnie przez przypadek, jak robiłem kwerendę w IPN-ie. No i one zostaną uhonorowane, bo do tego zmierzam. Teraz na placu Marszałka Piłsudskiego przy okazji tych obchodów centralnych, panowie nie wiecie, ale będą takie obchody centralne służby więziennej 28 czerwca tego roku na placu Marszałka. I one zostaną uhonorowane, no niestety wszystkie pośmiertnie, ale to odznaką złotą za zasługi w pracy penitencjarnej przez ministra sprawiedliwości. Ostatnia z tych pań zmarła tak naprawdę całkiem niedawno. 21 grudnia 2017 roku, ale przeszły straszne śledztwo. Chętnie o tym mówię. No dzięki za to pytanie, bo mnie naprowadziło na ten wątek. Bo my, jako funkcjonariusze służby więziennej,
to tym bardziej jest to dla nas cenne, że nawet w tak bardzo ponurych czasach, w takim środowisku znaleźli się jednak ludzie, którzy potrafili się zachować w sposób inny. Możemy jakąś tablicę dla nich tutaj? Myślimy o tym. Myślimy o tym. No, ludzie się bardzo różnie zachowywali, bo to panowie na pewno o tym nie wiecie, to wam też powiem, no bo to miejsce ma służyć prawdzie, prawda? Tak jak każdy uniwersytet, muzeum i tak dalej. Otóż koniec, ale to będzie trochę z innej beczki, ale też będzie o postawach ludzi. Otóż powiedzmy gdzieś tak od 20 lipca 1944 roku na twarzach wielu warszawiaków widać było radość. To też się czyta w pamiętnikach, we wspomnieniach, widać. Ludzie się cieszyli. No, nawet nie chodziło o to, że lato było, tylko chodziło o to, że słyszeli zbliżający się front wschodni. No i cieszyli się, że coś się zmieni, choć ci bardziej świadomi no, mieli wielką obawę, że przyjdzie coś innego, nowego, niebezpiecznego itd. Niemcy, którzy zawiadywali tym więzieniem, nakazali zwalnianie więźniów i sami zwolnili ponad 600 więźniów. Volksdeutschów i Niemców, bo oni tutaj w okresie okupacji niemieckiej i Warszawy też odbywali tutaj karę więzienia. A polskiej straży więziennej nakazali zwalnianie polskich więźniów kryminalnych. No i to jest epizod, który z kolei z drugiej strony, akurat ten epizod, który powiem, świadczy źle o części niektórych strażników więziennych. Nie było ich dużo, ale otóż zwalniali ci strażnicy polscy, ale za łapówki. Jak się Niemcy dowiedzieli o tym w tej swojej takiej, mówię to z przekąsem, obowiązkowości, to zakazali polskiej straży więziennej zwalniać, bo tutaj po drugiej stronie ulicy Rakowieckiej tłumy czekały, rodziny, bo to warto, to można się wczuć trochę, nie? Tu huk armat, tego tu tam siedzi szwagier, prawda, gdzieś tam coś ukradł, no ale to pasowałoby, żeby wyszedł na wolność, bo nie wiem, co będzie. No. I Niemcy zakazali, polskiej straży powiedzieli, że oni będą zwalniać. I faktycznie zwolnili 1 sierpnia około godziny 16, 11 więźniów wyszło na wolność. No, a godzinę później wybuchło Powstanie Warszawskie. Już teraz wszyscy panowie wiecie, że drugi dzień Powstania Warszawskiego to ponad 600 więźniów tutaj zostało. To pierwsza na taką skalę egzekucja w Warszawie, bo nawet te publiczne, wcześniejsze kilka, no to tam powiedzmy 100 osób, Wawrze tam 108, jeśli nie pamięć nie zawiodła, a tutaj ponad 600 od razu, drugi dzień Powstania Warszawskiego. Także to jest taki dowód, że każdy z nas jest narażony, obojętnie jaki reprezentujemy zawód, no na to, na takie czy na inne jak gdyby pokusy, niespodzianki i wybory. I w sumie chyba Słonimski jednak miał rację, mówiąc, mi się teraz przypomniało takiego powiedzenie, że jak nie wiesz, jak się masz zachować, to na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie. I myślę, że to w służbie, ja panowie, myślę, że wiem, co mówię, bo zanim tutaj, prawda, no zupełnie inny charakter pracy, nie ma o czym dyskutować, ale no 20 lat i 4 miesiące pracowałem w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi na oddziale mieszkalnym w Kryminale w Rzeszowie, jako wychowawca. No więc ten taki kontakt bumper to bumper, chciałoby się powiedzieć z angielska, no to wiem, o czym mówię, z tego 6 lat w oddziałach terapeutycznych. No. Ja chciałbym to uzupełnić panu tę wypowiedź, opowiem panu, że ja byłem w czasach komunistycznych w latach 70. i sędzią w sądzie rejonowym w Świebodzinie, a skończyłem jako więzień polityczny w zakładzie karnym na Kleczkowskiej z wyrokiem 4 lat pozbawienia wolności, odsiedziałem prawie 2 lata. Także jak pan mówi, losy ludzkie. Tak. Panowie, życzymy powodzenia dzisiaj, żeby tam ręka nie zadrżała. Dziękuję za interesujący przekaz historii. Dziękuję panu. Chodźcie panowie, to jeszcze raz wszystkich odprowadzę. Może sobie zrobić zdjęcie z panem miejsce. Tak. Dopala się ogień biwaku,
a nad rzeką unosi się mgła. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Tylko słychać gdzieś bardzo daleko jęk szrapneli unosi się wzwyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Tylko dziegciar w oddali gdzieś.